Cześć wam, z tej strony Kurczak. Jak wiecie, rework Woody'ego jest już dostępny, dlatego chciałbym podzielić się z wami tym, jak działają jego nowe formy. I to na nich skupię się w tym filmie. W opisie jest link do poprzedniego, w którym to omówiłem cały rework. Woody może przemienić się teraz w Bobrołaka, Gęsiołaka oraz Łosiołaka. Możemy wywołać losową transformację spożywając dwa Monster Meaty lub inne potworne dania. Jednak jeśli chcemy przemienić się w konkretną formę, musimy użyć idoli, które możemy wytworzyć w zakładce magii. Aby zmienić się w Bobrołaka, musimy wytworzyć idol z 3 Monster Meatów i 2 drewna. Ta forma jest nam już znana, główną zmianą jest to, że czas trwania przemiany bardzo szybko spada. Aby go wydłużyć w formie bobra, należy niszczyć surowce takie jak drzewa czy krzewy. Pierwszą nową formą jest gęsiołak, czyli przemiana odpowiadająca za szybsze poruszanie się. By ją wywołać, należy stworzyć idol z 3 Monster Meatów i 3 nasion. Czas trwania przemiany spada niesamowicie szybko, jeśli stoimy w miejscu, a może trwać nawet około minuty, gdy pozostajemy w ruchu. Szybkość poruszania się tej formy jest o 40% większa od podstawowej prędkości poruszania się. Drugą nową formą jest łosiołak, czyli przemiana stworzona do walki. By wywołać tą przemianę, należy stworzyć idola z 3 Monster Meatów i 2 traw. W tej nowej formie Woody ma 80% redukcji obrażeń, jego podstawowe ataki zadają 59,5 obrażeń, czyli tyle co świeży hambat, oraz może użyć szarży, klikając prawym przyciskiem myszy. Szarża zadaje 119,5 obrażeń oraz może niszczyć struktury. By wydłużyć czas trwania tej przemiany, należy pozostawać w walce. Warto również wspomnieć, że podczas pełni Woody przemieni się w losową formę, a czas przemiany będzie dwukrotnie dłuższy. Można to wykorzystać w dość ciekawy sposób. Jeżeli tuż przed pełnią zamienimy się w wybraną formę używając idola, to po rozpoczęciu pełni pozostaniemy w niej, a nasz czas przemiany zresetuje się i będzie trwał dwa razy dłużej. I jeszcze kilka przydatnych trików. Każda przemiana sprawia, że upuszczamy na ziemi przedmiot znajdujący się na slocie ręki i głowy. Nie upuszczamy jednak slotu ciała. Dlatego jeśli na przykład chcemy zmienić się w gęsiołaka, by szybciej gdzieś dobiec, wystarczy przełożyć przedmioty z ręki i głowy do ekwipunku lub plecaka. Kolejna przydatna informacja, przyprawy Worley'ego działają również na formach Woody'ego. Czyli możemy zjeść przyprawione danie przed przemianą, by zadawać więcej obrażeń, mniej ich otrzymywać lub szybciej wycinać drzewa. Na koniec informacja o skinach. Wraz z reworkiem skiny Woody'ego są możliwe do kupna lub wytworzenia. Dodatkowo otrzymaliśmy nowy zestaw Woody'ego hokeisty, a także reskin do włóczni zmieniający ją w kij do hokeja, skin do świńskiej czapki zmieniający ją w kask hokejowy oraz skin do domu świni w klimacie kanadyjskim. Dostępne są również nowe Twitch dropy, reskin Star Color Staffa. Jak je zdobyć? Link w opisie. Dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że podzielicie się w komentarzach, w jaki sposób wykorzystacie nowe formy Woody'ego. Do usłyszenia.